Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie z mojej garderoby. Jestem Marta i jesteś na kanale Enjoy Your Family. Jakiś czas temu nagrywaliśmy film, jak zrobiliśmy garderobę na poddaszu sami w 100%. Dzisiaj czas na odpowiedzi na wasze pytania, których pojawiło się dość dużo i wydaje mi się, że taki film będzie przydatny dla każdego, kto jest przed projektowaniem swojej wymarzonej garderoby i będzie dla was bardzo przydatny, dlatego ja was serdecznie zapraszam i zaczynamy. Intro. Ja sobie spisałam wasze pytania tutaj, więc będziemy po kolei odpowiadać na te najczęściej pojawiające się. Pierwsze to, czy ktoś nam projektował garderobę, czy tworzyliśmy ją sami. Od zera tworzyliśmy sami garderobę, cały projekt jest w 100% nasz. Jest to nasz pomysł, nasze ułożenie, nikt nam w tym nie pomagał. Kierowaliśmy się tym, co mieliśmy dotychczas, jaką garderobę mieliśmy na poprzednim mieszkaniu, summa summarum również robioną przez nas samych. Swoje błędy jakby naprawiliśmy w tej garderobie. No i stworzyliśmy już coś, co docelowo zostanie tutaj na stałe. Kolejne pytanie dotyczy oświetlenia, czy przemyśleliśmy je wcześniej? Co to jest za oświetlenie, ponieważ ostatnio dawałam wam na Instagramie i pojawiły się takie pytania. Część z was wiedziało, że wcześniej nie było tego oświetlenia i zostało dołożone. Ja chciałam mieć oświetlenie w garderobie, natomiast nie chcieliśmy ciągnąć tutaj kabli, bo byłoby to po prostu trudne i eskalowało wszystkie koszty i problemy byłyby dodatkowe. Zresztą nie mamy tutaj żadnego prądu, który jest na tej stronie, trzeba było wszystko robić od zera. Dlatego zdecydowaliśmy się na oświetlenie marki E-Light i są to takie totalnie nieinwazyjne lampki, które mogą być odpalone przez cały czas, mogą być, oświetlają nam, że tak powiem, całość na ruch i mamy je zamontowane przy wieszakach. Stwierdziliśmy, że prawdopodobnie jeszcze gdzieś dołożymy te lampki. One nie mają tylko i wyłącznie zastosowania w garderobie, bo świetnie sprawdzą się w jakimś schowku, w którym jest ciemno, na przykład w łazience. Jeżeli chcecie na przykład stworzyć taką z taniej półki, bardziej luksusową półkę, to wystarczy podkleić sobie te nasze lampki pod spodem półki i już działają one automatycznie na ruch. Możecie je włożyć w kuchni, możecie je włożyć do szuflad, możecie je włożyć do szafy zamkniętej, więc naprawdę możliwości mamy tutaj bardzo, bardzo wiele. Wygląda to w taki sposób i mamy je w kolorze srebrnym i czarnym. My do garderoby zdecydowaliśmy się na czarne, ponieważ tak mamy tutaj wszystkie dodatki skomponowane. Tutaj na górze, jak zobaczycie, mamy sobie czujnik ruchu, który w przypadku naszej garderoby działa tak, że wystarczy do niej wejść i od razu nam oświetla wszystkie ubrania. Dodatkowo nawet w dzień widzimy wszystko, co mamy z tyłu w tej garderobie, więc jest to naprawdę fajne. Wszystko jest jakby zdecydowanie lepiej wyeksponowane, pokazane, a sama garderoba prezentuje się zdecydowanie lepiej. Mogą też działać w sposób stały, możemy zmienić im natężenie światła. Gdy jest ciemno, widać to zdecydowanie lepiej i one występują w różnych wymiarach. My postanowiliśmy mieć 40 i 60, bo takie są nam potrzebne. Są jeszcze 20, czyli całkiem małe. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie gdzieś dołożyć światło, a nie chcecie ciągnąć kabli albo nie macie możliwości pociągnąć kabli, to taka alternatywa jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Po prostu zdejmujemy, gdy się rozładują, naładujemy przez USB, więc jest to naprawdę dobre rozwiązanie. No i zdecydowanie jest bardziej luksusowo, wiecie jak to jest. Czasami niskim kosztem możemy zrobić naprawdę piorunujący efekt i tak jest w tym przypadku. Aktualnie światło w garderobie uważa, że w tych miejscach jest wystarczający dostęp do światła i jest wystarczająco jasno. Natomiast tu na dole jest dość ciemno i wtedy, gdy podejdę do środka, to automatycznie zaświeca światło. Drugi temat dotyczy tej lampki, którą jak pokazałam wam ją na Instagramie, właściwie to pokazałam takie coś, że będę coś szyła, bo to jest moje takie hobby. Pojawiła się masa pytań odnośnie co to za lampka do szycia, żebym dała na nią namiar. To jest lampka biurkowa po prostu, też marki E-Light, ale dlaczego zdecydowałam się na nią? Dlatego, że ona emituje światło bardzo podobne do dziennego, które nie męczy oczu, wiecie, nie musimy wytężać tych oczu, szczególnie teraz, gdy wieczory są długie, to ona naprawdę fajnie działa, bo dopasowuje się do oświetlenia, które mamy w pomieszczeniu. Więc wiecie, jeżeli teraz jest jaśniej, to ona jest trochę ciemniejsza. Ma tutaj możliwość włączenia trybu auto i wtedy ona monitoruje warunki, które mamy w pomieszczeniu i dopasowuje światło do nich.
i do nas, żeby ten wzrok był jak najmniej, wiecie, obciążony i żebyśmy się po prostu nie męczyli podczas pracy. Ja ją mam tutaj ze względu na to, że tutaj szyję i jednak wytężam ten wzrok, a światło z maszyny jest mega żółte i totalnie źle się przy nim pracuje. Tutaj jeżeli chodzi o światło z góry, to też mam światło jakby za plecami i sama sobie robię cień i jest to nieprzyjemne, z tą lampką jest o wiele łatwiej, ale ona nie służy tylko do szycia, bo świetnie sprawdzi się również osobom, które dużo pracują na komputerze na przykład, albo czytają, albo architektom, którzy dużo rysują, albo rysownikom i tak dalej, i tak dalej. Ona ma dwie możliwości, bo możemy ją postawić tak jak ja tutaj mam na takim stojaczku, który jest ultra ciężki, oraz można ją też zamontować na biurku, na takim chwytaku. Nie brałam tego chwytaka ze względu na to, że na przykład to biurko nie ma możliwości, aby móc przyczepić taką lampkę. Tutaj mamy cały panel sterowania tej lampki, mamy tutaj możliwość zmiany światła na ciepłe bądź zimne, zmiany na natężenia światła. Mamy tutaj opcję czasowego, wiecie, włączenia tej lampki. Ona działa też głosowo za pośrednictwem telefonu oraz możemy ją z telefonu włączać i wszystkie te parametry sobie na telefonie zmieniać. Ja generalnie nie korzystam z telefonu, po prostu odpalam ją tutaj bezpośrednio na lampce i to jest dla mnie po prostu wygodniejsze. O, widzicie, jak to się... mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze, jak ją odpalę. To ona jakoś się włącza na jakichś ustawieniach, po czym zaświeca się na zielono, że automatycznie dopasowała nam warunki oświetleniowe do pomieszczenia. Ciekawa opcja dla osób, które szukają dobrej lampki biurkowej i takiej, która nie męczy wzroku, bo dużo pracujecie. I wiecie, to tak dodatkowo, bo o to pytaliście, a że to jest akurat w garderobie, to stwierdziłam, że wam to sklecę w jedno i tutaj wszystko podam. Wszystkie rzeczy, jak wieszaki, dodatki, ten wieszak na spodnie, jakieś tam dodatki, które tutaj mam w tej garderobie, jak lampka, czy ta tutaj biurkowa, dodaję wam linki w opisie. Tam wszystko macie, tam wszystko znajdziecie, więc tam was bardzo serdecznie odsyłam. Od razu uprzedzam pytania, nie jestem w stanie dodać wam linku do maszyny do szycia, bo dostaję mnóstwo pytań tą maszynę do szycia, ja to już sprawdzałam, ale maszyna jakby przestała być produkowana, nie mogę namierzyć nigdzie tej maszyny, którą ja mam. Dodam wam, jak ona się nazywa, może znajdziecie, może jeszcze gdzieś jest do kupienia, natomiast jakby z linii produkcyjnej już jej nie ma. Ja ją kupiłam chyba jakieś 7 lat temu, więc dość dawno, no i prawdopodobnie już nie jest produkowana. Kolejne pytanie jest od Agaty. Z jakiego programu korzystaliście? Czy listy elementów wraz z opisem modułów generuje program? Piękna garderoba, super projekt oraz wykonanie. Wszystko przemyślane. W każdym szczególe brawa dla Krzysia. Bardzo dziękuję i przekażę. Jeżeli chodzi o garderobę, to nie jest tak, że każdy element generuje program. Program, w którym projektowaliśmy to wszystko, to SketchUp. Ale tak się niektórym wydaje, że tutaj mamy jakiś jeden moduł, drugi moduł, trzeci moduł i po prostu myśmy sobie je tylko powsadzali, podopasowywali i program zrobił wszystko. Absolutnie nie. Jeżeli zobaczycie tutaj na przykład na tą półeczkę, każdą półkę musimy osobno zmiarować. Na szerokość, na głębokość, na grubość. Wszystko musi być zrobione przez nas w zależności od tego, jaką macie płytę i jakie możliwości daje nam producent. Czyli o wysokość płyty nam chodzi. Nie możemy zrobić płyty na przykład na 4 metry, ponieważ nie puszczają nas możliwości tej płyty. Nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Musimy to zrobić samemu i chylę czoła Krzysiowi, żeby był w stanie to ogarnąć, bo naprawdę jest tutaj bardzo dużo niuansów. Jeżeli wprowadzicie sobie na przykład płytę o złej grubości, bo tutaj mamy 19 mm, jeżeli wprowadzicie sobie tutaj złą grubość, to już wszystkie wymiary wam się nie zgodzą i na przykład szuflady się nie poschodzą tak, jak powinno to wyglądać. Więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę. Potem musimy te płyty wszystkie przełożyć do drugiego programu, do producenta jakby, wiecie, gdy zamawiamy na stronie, to musimy całość pisać płyta po płycie, powiedzieć, z której strony ma być laminowana, czy z każdej, czy tylko z jednej. Każdą płytę musimy wpisać sobie osobno. Tak samo jest, gdy na przykład kupujecie takie płyty w Castoramie, czy w Leroy, czy w jakimś innym budowlanym sklepie, bo tak też jest taka możliwość, żeby sobie w ten sposób to załatwić i wam tam dotkną. Tylko przy takiej ilości płyt, no naprawdę jest w tym niesamowita zabawa i wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej jest to zrobić w zaciszu domowym przez internet. Są strony, które oferują coś takiego, więc możecie sobie zerknąć, tylko wpisać wycinanie płyt na wymiar i na pewno znajdziecie stronę, która wam będzie odpowiadać. Kolejne pytanie jest od Zosi. Szafa jest otwarta. Nie boicie się, że na ubraniach będzie osiadał kurz? To jest takie pytanie, które zadawaliście dość często. Właściwie nie wiem dlaczego, ponieważ to jest garderoba. Jak widzicie, ten pokój jest tej wielkości.
i on jest zamknięty. I ten pokój sam w sobie jest taką dużą szafą, do której możemy wejść. Więc nie ma sensu robić tutaj frontów, eskalować kosztów, gdy frontem są po prostu nasze drzwi. I zamykając tutaj drzwi, tutaj nie ma prawa, no kurzą się tylko o ubrania między sobą i tyle. Dlatego no ja nie widziałam nigdy w garderobach, stricte takich garderobach, aby były pozamykane fronty. Ja tego też nie chciałam robić, bo dla mnie to byłby zbyteczny ruch, że ja, nie wiem, chcę się szybko ubrać, wyciągnąć koszulę, cokolwiek, ja za każdym razem muszę otwierać, zamykać ten front. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze skosy, więc te fronty dodatkowo byłyby utrudnione i uważałam, że nie jest to zupełnie potrzebne. Inaczej jest, gdy na przykład chcemy zrobić taką szafę garderobianą na przykład w sypialni, bo my tam chodzimy cały czas, idziemy spać, rzucamy kołdrą, więc wtedy całkowicie sytuacja się zmienia. Natomiast jeżeli mamy taki pokój przeznaczony na garderobę, uważam, że fronty są zupełnie zbyteczne. Nie gromadzi się tutaj kurz na ubraniach, wiecie. Jak zakładam koszulę, to nie muszę szczepywać kurzu, nie? Włosy Ality to co innego, natomiast kurzu nigdy nie strzepywała. Kolejne pytanie dotyczy drugiej części pokoju, czy na tej ścianie też planujemy garderobę. Na razie jest tutaj biurko, jak zobaczycie. Na tym biurku zazwyczaj stoi pranie, które... Taki blat tutaj też jest potrzebny, bo gdy ja na przykład przynoszę pranie z pralni i chcę sobie je porozkładać, to jest mi wygodnie ustawić go na biurko i sobie to wszystko tutaj poukładać. Tu stoi też maszyna do szycia. Chciałabym, docelowo chciałabym tą stronę również zabudować. Fajnie było, gdyby tutaj cały pokój był taką dość ciasną, bo wyjdzie ciasno, ale mega funkcjonalną i z dużą ilością miejsca garderoby. Kolejne pytanie dotyczy skosów. Jak docięliśmy sobie płytę pod skosem? No tutaj była dość duża zabawa. Natomiast chcieliśmy tą garderobę zakończyć w taki sposób, żeby tutaj nie było białej ściany, tylko żeby ona tworzyła taką całościową szafę, bo wyglądało to zdecydowanie lepiej. Stwierdziliśmy, że jeżeli nie wyjdzie, no to trudno, zostawimy to tak jak jest. Natomiast udało się ostatecznie po kilku próbach kręcania piły, podkładania piły. No było tego dość sporo, ale się udało. Natomiast nie jestem w stanie tutaj Wam przekazać jakiegoś super turbo, mega fajnego sposobu. No pamiętajcie tylko o BHP przy takim cięciu. Jest to dość trudne, nawet gdy się ma taki profesjonalny sprzęt, bo kąty tych naszych garderób tutaj, dachów są różne. Kolejne pytanie to, co będzie w tych szufladach, że z każdej strony mają płyty plus jeszcze fronty, prowadnice dadzą sobie radę, skoro do 40 kg. Powiem tak, nie lubię szuflad, które mają tylko dyktę spod spodu, bo to potem wygląda tak, że ja wyciągam taką szufladę, a ta dykta to jest taka. Jak mamy taką grubą płytę, to nie ma szans, żeby to się tak zrobiło. Nie ma szans. Ja wiem, że nie jest to takie obciążenie ubrań, żeby sięgało tych 40 kg. Natomiast wiecie, zawsze będzie idealna szuflada na spodzie. Nie będziemy mieć takiego łyka od spodu. Jeżeli będziemy chcieli coś dopchać, załóżmy do tej szuflady, bo na przykład ledwo nam się jakiś swetr mieści i będziemy tutaj chcieli coś wcisnąć, to będziemy mogli na spokojnie sobie tutaj wcisnąć, ponieważ ten spód nam na to pozwoli. Dlaczego tak zrobiliśmy? Tak było najbardziej solidnie, a że garderoba ma być na lata i ma tutaj zostać, to nie chcieliśmy, żeby się z tym cokolwiek stało i absolutnie nic się z tym nie dzieje, pomimo dopychania tych szuflad czasami naprawdę ponad miarę. Sprawdzają się bardzo dobrze i są mega funkcjonalne. Ten domyk, wszystko świetnie się sprawdza, więc no my jesteśmy po prostu tacy, że czasami wolimy mieć coś nad stan, niż potem, żeby to naprawiać, bo się zepsuje, bo lecimy najniższą linią oporu. Patrzyliśmy, jak robić szuflady, gdzie robili to stolarze, którzy się na tym znają i właśnie proponowali tego typu rozwiązanie, że jest najlepsze, najsolidniejsze, tylko troszkę droższe. Tak, jest trochę droższe, ale zdecydowanie fajnie się to sprawdza, jeżeli robicie garderobę sami dla siebie na lata i chcecie, żeby ona, wiecie, była i była i była i była, to czasami warto tutaj w takich przypadkach te koszty sobie trochę podnieść. Kolejne pytanie dotyczy koloru płyt. Jest to, czekajcie, zapisałam sobie, dąb Castello koniakowy i wydaje mi się, że jest bardzo ładnym kolorem, takim wiecie, nie za ciepłym, nie za zimnym, bardzo naturalnym kolorem drewna. Nam się mega podoba i wiecie, zamawialiśmy to online na pałę, trochę nie wiedzieliśmy, jak to ostatecznie będzie wyglądać, ale jak przyszło, to stwierdziłam, jest dobrze i na pewno jeszcze gdzieś go przemycę.
Kolejne pytanie to skąd wiedzieć, ile potrzebujemy miejsca w szufladach, na wieszakach i tym podobnie? Jak zwymiarować garderobę, aby była funkcjonalna? No istnieje nam kilka takich zasad, jeżeli chodzi o wymiarowanie garderoby. Na przykład głębokość szafek ma być gdzieś około 60 cm, żeby wiecie, ubrania nam z tej szafki nie wystawały. W naszym przypadku jest to dokładnie 58 cm i z tyłu mamy płytę, żeby tam nic się nie dostawało za tą garderobę. I jak widzicie, zobaczcie tutaj, wszystkie ubrania się mieszczą. Mamy tutaj jeszcze luz. Bo najgorzej jest, gdy robi się coś takiego, że nam ubrania wystają z garderoby w ten sposób. O, może tutaj wam pokażę, z tej strony. I robi nam się coś takiego. Myśmy taki błąd popełnili w przypadku naszej poprzedniej garderoby i te ubrania cały czas wystawały i robił się taki, wiecie, trochę bałagan w tym wszystkim. Natomiast jeżeli one są schowane i tam wciśnięte, to jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o prześwit takiego przejścia tutaj, to musi być minimum 80 cm, żeby było nam wygodniej, żeby szuflady ewentualne, które będziemy mieć, się otwierały, bądź takie, wiecie, wieszaki na spodnie albo wieszak, który tutaj mamy podwieszany, żeby również, wiecie, wyjeżdżał. To 80 cm wydaje mi się, że jest takim minimum. I teraz, jak widzicie, mamy złożony wieszak. Gdybyśmy chcieli z tej strony dołożyć drugą część garderoby, to ona będzie na tyle wystawała, że ja jeszcze będę w stanie przejść obok tego wieszaka. Jeżeli zrobilibyśmy to, wiecie, głębiej, wężej, szerzej, no to musi wam to wszystko zagrać. Musi wam to wszystko spasować. Ja wiem, że tutaj są ograniczenia, zazwyczaj garderoby to nie są ogromne pokoje, tylko to są takie mniejsze pokoiki w naszych domach. No i też musicie po prostu przewidzieć, jak to będzie wyglądać ostateczna wersja tego, co chcecie zrobić. To jest kilka takich wytycznych, do których warto się stosować, jak na przykład trójkąt roboczy w przypadku kuchni. To, co mogę, to wam podam. Jeżeli chodzi o szerokości, o, bo to jeszcze było bardzo częste pytanie, szerokości tutaj tych frontów, no myśmy to wszystko dopasowali, żeby to było ładne, symetryczne i żeby pokój nam się podzielił mniej więcej na równe części i wszystko nam tutaj powchodziło. Gdyby było szerzej, byłoby super, ale po prostu jakiś gdzieś fragment wyszedłby nam ultra, jakiś wąski słupek. My też staraliśmy się wykorzystać w 100% miejsce. Bo jak zobaczycie na przykład tutaj, mamy półki, które oprócz tego, że są półkami tutaj w środku, no nie, to jeszcze mamy tam wewnątrz dodatkowe miejsce. O, zobaczcie. No nie? Jakieś tam dodatkowe rzeczy albo wymiana rzeczy z zimowych na letnie również jest możliwa ze względu na to, że mamy tam miejsce z tyłu i nie wszystko musi iść po prostu na strych. Wykorzystujcie to, co macie w 100%, bo naprawdę się da, a u nas garderoba nie była łatwa, bo mamy tutaj komin, to jest pierwsza rzecz, mamy skos, druga rzecz, która nie jest łatwa. Tam z tyłu w ogóle mamy wnękę i panel podłogówki, mamy tutaj grzejnik, okno dachowe, także wszystko, co można przeszkadzać, jest tutaj i przeszkadza. Ale pomimo tego wyszło całkiem spoko, zacnie i przede wszystkim funkcjonalnie i wygodnie. Czy miejsca jest wystarczająco dużo? Pytaliście się. No to jest takie pytanie, na które mogę odpowiedzieć u nas. Jest spoko. Gdyby było więcej, pewnie bym zawaliła to miejsce. Wiecie, jak to wygląda. Nigdy nie ma momentu, gdzie stwierdzam, ja pierdzielę, mam tyle miejsca, że mam puste półki. Bo w pewnym momencie i tak zawali się nawet te puste półki. Wiecie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o przewidzenie wielkości garderoby na ilość domowników, no to to też jest zależne od tego chociażby, ile macie ubrań, butów i wszystkiego, wszystkiego, to jest bardzo indywidualna sprawa. Kolejne pytanie było, co lepsze, półki, wieszaki, czy może jednak szuflady? I wszystko zależy od tego, co będziecie w tych miejscach przetrzymywać. Ja jestem zwolenniczką najbardziej oczywiście wieszaków, ponieważ ubrania się nie mną, są wszystkie widoczne, nie trzeba ich składać, wystarczy je zawiesić, mamy święty spokój z głowy. Ale nie było możliwości, żeby wykorzystać to wszystko w 100%, aby mieć tutaj tylko i wyłącznie wieszaki. Mamy tutaj półki, gdzie znajdują się swetry, bluzy, takie rzeczy, które nie muszą być powieszone. Mamy tutaj wieszaki, które są dłuższe, żeby zmieściły się jakieś tam płaszcze bądź dłuższe bluzki, jak zobaczycie. Ja mam dużo też sukienek maxi i jakichś długich swetrów, więc taki wieszak w całości również się pojawił, aby nic mi się nie załamywało, tylko wygodnie leżało, wisiało, wygodnie wisiało i absolutnie się nie mięło na spodzie. Mamy tutaj również szuflady, w których mamy jakieś koszulki, piżamy czy leginsy, no wiecie, takie rzeczy, które, na które brakło miejsca gdzie indziej.
No i mamy jeszcze wieszaki na spodnie. I kolejnym pytaniem było, czy takie wieszaki na spodnie się sprawdzają i jak właściwie na nich spodnie zawieszać. Taki wieszak mam ja ze swojej strony i Krzyś ma ze swojej strony drugi. I on tak samo się tutaj wyciąga i nam wyjeżdża. Jeżeli chodzi o prawo-lewo, bo myśmy się nad tym zastanawiali, zwróćcie uwagę, że tutaj z tej strony spodnie są wkładane tutaj z lewej strony, a tutaj mamy symetrycznie drugą stronę, czyli z prawej strony wkładane są spodnie. Te wieszaki są po prostu dwustronne, tym się nie przejmujcie, bo myśmy nigdzie nie mogli znaleźć takiej informacji. Okazało się to dopiero jak wieszaki przyszły do nas. Jak się wkłada te spodnie? No po prostu nic innego. Składamy sobie spodnie na pół i wjeżdżamy. I wystarczy. Ja je wkładam tak i jest po prostu mi wygodnie. Nie wiem, czy jest jakiś inny patent i szkoła na wkładanie takich spodni. Druga rzecz jest taka, że pytaliście, czy to się sprawdza, czy to jest fajne, funkcjonalne i tak dalej. Nie byłam do tego przekonana, ale chciałam to mieć, że wiecie, fajnie to wszystko będzie wyglądać. Ostatecznie uważam, że jest to całkiem spoko. Spodnie sobie wiszą, ja je wszystkie widzę i mieści się ich dość sporo, bo gdybym je powiesiła w taki sposób, jak klasycznie ubrania, to zmieściłabym ich o wiele mniej, znowu musiałabym szukać jakichś tam, wiecie, tych żabek, takich wieszaków, które mi te spodnie pomieszczą, a tak mam wszystko w jednym miejscu i jest ok. Uważam, że te wieszaki na spodnie są zdecydowanie za drogie do tego, co nam dają, bo one kosztują 100 kilka złotych i uważam, że ta cena nie jest adekwatna do tego, co tutaj mamy. To powinno być o wiele tańsze, takie, nie wiem, 50-60 zł to jest tak. Chyba, że teraz cena się zmieniła albo ja znalazłam głupią aukcję. Kolejna rzecz to wieszaki. Mamy tutaj zwykłe wieszaki i mamy tutaj jeszcze wieszak, który jest ściągany w dół, żeby wykorzystać tamto miejsce jak najlepiej się da i to się sprawdza świetnie. Jeżeli macie wysoką garderobę i chcecie wykorzystać to miejsce w 100%, to ten wieszak mega, mega polecam. Pomimo dużego obciążenia i szarpania nim tam a nazad, nic się z nim nie dzieje i działa w 100% dobrze. Czasami tylko ubrania się po prostu zawieszą tutaj, jakby zahaczą i trzeba im delikatnie pomóc. No ale to już takie, wiecie, niuanse i głupotki. No, to tak, to. Następne pytanie. Ostatnie pytanie dotyczy już takiej sytuacji, jaką mamy wysokość tutaj do skosu, żeby było wygodnie, bo widzicie, że ja mogę dość blisko tutaj dotrzeć okna. 1,30 m jest do załamania, do naszego stropu. Jeżeli chodzi o szerokość naszej garderoby, to jest 2,30 m i długość, czyli cała zabudowa ma gdzieś około 2,80 m. I to już tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie wasze pytania i przede wszystkim było to dla was przydatne. Też będziecie wiedzieć, jak sobie tą garderobę sami ułożyć. Ma być dla was wygodnie. Tutaj nie ma jakichś większych zabiegów, jak wolicie przechowywać ubrania. W tym momencie tak i w garderobie powinniście to robić. Jeżeli wolicie wieszaki, zastanówcie się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby dużo wieszaków. Dopasujcie garderobę do rodzaju ubrań. Jak to zmierzyć? Wystarczy po prostu przymierzyć sobie bluzkę, którą macie, zmierzyć na długość, dodać jeszcze jakieś 10-15 cm i będzie gites. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzu, my będziemy z Krzysiem tutaj odpowiadać. Bardzo serdecznie zachęcamy was do zerknięcia sobie na te lampki, ponieważ jest to naprawdę fajne rozwiązanie, przede wszystkim łatwe w montażu, bo zobaczcie, wystarczy sobie, chodźcie tutaj do mnie bliżej, jeżeli nam się rozładuje nasza lampka, wystarczy ją wyjąć, podładować i zamontować z powrotem. Montowane jest to na magnes, więc zobaczcie, jak jest to proste. Gotowe. Ultra proste, ultra łatwe, ultra przyjemne i mega wyglądające. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym materiale.